Witam w kolejnym odcinku z gry The Last of Us Remaster. Jak widzicie, no, zbiera się na deszcz. Albo burzy nawet. Wiatr jest naprawdę mocny. Widzicie po drzewach, jak się bujają, no. Ja tak nie widziałem, żeby... Coś czuję, że tu będzie walka z bossem, co najmniej. A, mówisz? Coś czuję, że będzie walka z bossem. No i coś czuję. Tamtego nie zabiliśmy i to był chyba nasz grzech chyba. Oj, będzie problem. Nie, już to widzę. Dzisiaj odpalamy. I raz. Dwa. I trzy. Try the gate. Whew, that's the boy. You did it! Yeah. Come on through. Yeah, I'm dreszcze. Ja wiem, że coś tu się zaraz stanie. Coś zarabalnie. Scooch. Ja nie mam od siebie się zamknęła. I think there were fireflies? No. No, I don't think so. Why would they have infected so close to the lab? Well, Bill used them as a form of defense. Maybe they're doing the same. Yeah, I could see that. Gdzie mam już tu chyba? Jest, wejdźcie, dobra. UEC. Wchodzimy, w końcu. Finalnie. Nie wiem, może to się da przeczytać. Rodriguez? Chyba tak. Dobra, nieważne, mniejsza o to. Chodzimy. Mniejsza o to, nie mamy na to czasu zbytnio. Musimy jak najszybciej dostarczyć małą. Bo może jeszcze ludzkość zostać uratowana. Tacy trochę superbohaterowie. No, obawiam się. No i obawiam się, że już nikogo nie znajdziemy. To będzie nasz problem. Są rzeczy, więc je podniesiemy najpierw. Oj, jak miło. Nie, jeszcze pół. Scoot back. Może nie zebrałem wtedy. O kurde, mogłem coś zrąbać, nie wiem. Kurde, mogłem coś zrąbać. Nieważne, mniejsze. Przeżyjemy. Przeżyjemy bez noży. Chociaż nie mamy jakiejś noży. Czy nie? Have you ever been to one of these? What, university? Yeah. No, not as a student, at least. Why not? No, mam jeszcze. I had Sarah when I was pretty young. Were you married? For a while. What happened? Okay. Too much? Too much. Okej. Dawaj do śmietnika, ją zamkniemy, będzie bezpieczny. Nie, żartuję oczywiście. Żartowałem, głupi żart, sorry. Czy tu coś znajdziemy? Chyba nie. Niestety. A nie, coś jest jednak. Aż 10, wow. No to chwilę, Scooch. Kurde. No mam dreszcze, no coś, ja mam przeczucie, że to będzie źle. Tu będzie się działo coś niedobrego zaraz. Będzie jakaś walka z bossem na 100%, nie? Jestem 100% przekonany, że to będzie. No, wiedziałem, że coś tu jest. No jestem 100%, no. I ta niepewność jest najgorsza w tej grze. Że zaraz coś wyskoczy, ale nie wiesz kiedy. I dreszcze marzysz, dopóki to nie wyskoczy. Jak już wyskoczy, to już luz. Oh my god, ile tutaj tego jest do przeeksplorowania. Dobrze, bo prawdopodobnie zaraz warsztat będzie, to przy okazji. Chyba nic?
dziwny. Zero tego? W każdym było, to w tym nie ma? Bez sensu. O, jest kolejny nieśmiertelny. O. Jest więcej tego, dobrze. Musi być zero, jakiś warsztat, bo to było bez sensu. To jeszcze tutaj zerknijmy. Też wątpię. No nie mam nic. Dobra. Go, scoot. Get him. Uwierzcie mi na słowo, jest to naprawdę dla mnie stresujący moment, bo to jest świetna gra, ja nie chcę jej tak kończyć. Bo czuję, że czegoś mi brakuje w tej grze, no. Nie wiem do końca czego, ale czegoś po prostu mi brakuje. Hey, what about over there? Yeah, that looks like a way in. Ok, czyli tu jest wejście, prawda? Czyli tu nie idziemy, na razie. Tu jest labirynt. I tu coś może być, albo nie może być. Dobra, wiesz co, ja się tu przejdę. Krótki spacer nikomu nie zaszkodził jeszcze. Wow! Sounds like a spaceship. No dobrze ci idzie. Dobrze jest, nie ma co. Nie wejdziemy. Okej, okay, dobra, warto było sprawdzić. Myślę, no, ja lubię eksplorować, to jest moje hobby w takich grach przynajmniej. O prawdziwym życiu to bym się nie chciał. Dobra. To wszystko. Chyba, że śmietnik będzie potrzebny. Nie wiem jeszcze do czego, ale domyślam się. Cicho. Dobra, tutaj. To, że on zjedzie i sparanuje, to jak nic. Wiedziałem. Daj, na koniec, szybko. A czemu ona zeszła z konia? Halo? Dziewczyno? Eli? Podoba mi się to. Ale dlaczego to zeszła z konia? Słuchaj, będziemy musieli zostawić konia, tak? Super. To tu go zostawię. Będzie bezpieczniejszy tutaj. Albo będzie mniej bezpieczny w sumie. Będzie miał mniej przestrzeni na ucieczkę od zombiaków. Także no. Także jestem mądry ogólnie, więc wiecie. Ja wiem dobrze, co robię. Tutaj nie wejdziemy. Tutaj także nie wejdziemy. Musimy tu ujść, albo do bunkra. Chociaż wątpię, że to jest bunkier. I co mi to dało, że tutaj jesteśmy? Chyba, że muszę znowu wziąć ten. A jednak jestem odrobinę mądry. No widzicie, jednak wiedziałem, co trzeba zrobić. Jestem pewien, po co tu wchodzimy, czy jest tu... A jest tu jakieś wyjście? Jest. O, słońce zachodzi, to jest... Bardzo zły znak, ale światło się świeci, więc ktoś musi tu żyć. No po prostu musi. Jestem przekonany, że ktoś tu będzie żył. Albo po prostu przed sekundą zginął. All right, we're inside. Come on, kiddo, give me your hand. Kurde, co tu się działo? Let's look around. Czekajcie. Ty cicho mówisz. Czemu ty krzyczysz? To jest bardziej niebezpieczne, wiesz? W takim opuszczonym miejscu krzyczeć. Podczas apokalipsy zombie to nie jest dobry pomysł. O kurde, dużo tego. Będzie warsztat. No, jest warsztat. Mamy warsztacik. Pięknie. W końcu. Mamy pistolet. Dobra, zróbmy ten pistolet. Przydadzą się kaburki. Już nic chyba nie mogę z tych lepszych broni. Mogę z łuku. Dobra, ale łuku nie chcę lepszy, więc... W sensie z tych dużych broni... Już chyba nic.
Natomiast z tych dwóch małych mogę. Mogę na maksa tutaj coś ulepszyć. Albo tutaj na, nie na maksa. Przeładowanie i pojemność. Szczerze, pojemność mi w tym pistolecie akurat mało potrzebna. Kurde, może łuk no lepsze. Nie, dobra. Lepszamy se. Dobra. Nie będzie ta pojemność. Dobra, nie będzie. Okej, spoko. Mało trochę rzeczy mogliśmy ulepszyć. Ale tu są drzwi. Zobaczmy, gdzie prowadzę. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Bardzo się nie spodziewałem tego, że on wyważy je. Ale okej. Okay. Chłop się nauczył, że nie musi, nie potrzebuje noża do otwierania drzwi, nie? Fajnie, podoba mi się to, tylko czemu tak późno? Pod sam koniec gry. A życie byłoby od razu prostsze, nie? Kurde. Szkoda. No, był tu University. Było, było. Co tam się rozglądasz, mała? Wiem, że to trochę dziwnie. Razi cię? To spójrz jeszcze raz. Nie żartuję. Co za maluszka? Maluszka. Nie no, chyba by się obraziła, by mnie zastrzyjała, jakbym tak do niej powiedział. Więc lepiej tak nie mówić. Tu mamy wejście znowu z buta. Juhu! Fireflies! Care for mankind over here. Anyone? Let's keep it down until we figure out what's going on. Mieli tu być ludzie, światło się pali, wszystko jest, a nie ma nikogo. Coś jest nie tak w tym. Coś jest nie tak z tym miejscem, ja już to wiem. No po prostu, no chyba dopadło to. No zaraza w końcu i tak wygra. Ludzie się zestarzeją, umrą. Więc wątpię, żeby się udało. God damn you. Buta. No aha. Na mostrze. Widzicie? To jest myślenie na czas. Wiecie co? Ja chyba się boję, więc apteczkę robię. No się nie, że się boję, że tam czegokolwiek, tylko po prostu. Aha, i potrzebuję do tego aż dwa użycia. Super po prostu. Wyprzono motowy. O! Mamy czwartą. Ten. Czwarty poziom narzędzia, super. Szkoda tylko, że już teraz to piąte mi są nawet potrzebne. Musiałem jedną ten przeoczyć, ale no trudno, taka gra. Gra nie wybiera. Dobra, zużyjmy sobie to ostatnie, bo to już chyba, że poczekamy na 100, tylko to mi nie jest mało potrzebne, bo i tak zabijam headshotami zazwyczaj. No nie wiem, zobaczymy. No jeszcze nie miałem uścisku klikacza dawno. Od razu mnie zabijały, więc dobra, to tutaj jest. Gorąco, gorąco, gorąca sprawa tu jest. Muszę wam przyznać, że trochę się cykam. A ty co znalazłaś? W sumie wziąłem TT, ale do warsztatu nie poszedłem, bo po co w sumie. Nothing useful. Yeah, nothing here but a bunch of medical mumbo jumbo. I don't get it. Looks like they all just packed up and left in a hurry. Uh-oh. Maybe not all of them. Stay close. Wiesz co, ja się wrócę jednak do tego warsztatu. Stay close i poszła na górę. Czy ty rozumiesz, co znaczy stay close? Rozumiesz? Ja idę do warsztatu, piernicze. Mi się nie spieszy aż tak. Nie. Tak się nie bawimy. Czemu tak wolno biegniesz, jak trzeba szybko to zrobić? Obawiam się tylko tego, że mnie będą...
że podąża ktoś za mną. To jest straszne uczucie. Gdzie ten warsztat litera, nie? A gdzieś tu. Ty, zgubiłem się, bez jaj. Nie, nie tu. Gdzie on był? Tutaj był. Halo, warsztat. Tam jest chyba. Albo jestem ślepy. No tutaj musi być. O jest. Dobra. Sprawdźmy, czy mogę. Mogę. Dobra, zdobyłem tego trochę, więc spoko. Okej, mamy tego. Zasięg. Zasięg jest potrzebny. 37 zostało, no niedobrze. No właśnie, średnio, dobrze, średnio, dobrze, średnio, 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 dobrze. Luneta. Szedłbym sobie lepszy, ale nie mam kasy, kurde. Mogłem na nią coś, ale jednak flamer prawdopodobnie będzie lepszy w obecnych czasach. Także zużyjmy sobie na odrzut. Dobra, trudno. Wydałem na byle co po prostu. Tutaj nie miałem pomysłu na nic. A skoro to już jest prawdopodobnie nasze ostatnie, bo jednego najprawdopodobniej ominąłem, narzędziaka. I to pewnie jednego z pierwszych, nie? Dobra, idziemy tam. Dobra, nie boimy się niczego, wchodzimy jak do siebie, nie? Tak zawsze, dobra, wchodzimy. Na dół nie wejdziemy, tutaj nic nie ma, dobra, idziemy. Gdzie jest Eli? God damn you. Eli? Tu jesteś? Gdzie ona jest? Gdzie ona poszła? Nie mów, że ona znowu ode mnie uciekła. No to jest jakiś żart. Dobra, już się trochę boję. Jak teraz jej nie ma, to już się boję. Chodź. Niedobrze, 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 niedobrze. Oj, będzie tu walka. Dobra, naboje, będzie tu, będzie walka jakaś. God damn it. No i będzie tu źle coś. Coś czuję, że będzie boleć. Żyćko, przyda się. Wprawdzie mamy apteczkę, ale wciąż. Powinno się przydać. O. No. Amunicji byś nie wziął, pombie. Dobra, tam nie idziemy na pewno. Na tą chwilę przynajmniej. Nawet tam nie podchodzę, żeby żadnej kascenki się nie włączyły. Okej. No ale tu wygląda na spokojnie, tu nic się nie dzieje na tą chwilę. I nagle będzie tu pewnie horda cała, nie? Nie lubię takiego uczucia. To jest taka niepewność teraz. Coś zaraz tu pierdalnie. Tak? O właśnie. Na przykład ja. Ale naprawdę czuję taką niepewność w tej chwili. Nikogo tu nie ma, tak jest. Już wolałbym ludzi, naprawdę. Ludzie się nie boją. W sensie, ludzie są niebezpieczniejsi, bo strzelają i myślą. To jest gorsze. Ale jeśli chodzi o strach, to mniej się boję. Poważnie mówię, poważnie wam mówię. Zdecydowanie mniej się ludzi boję, jeśli o to chodzi. A ten z tą cegłą będzie chodził, nie? Jak mózg. Prawdziwy. Czy tu wejść mogę? Mogę. A tu wróciłem chyba, nie? Tak. Okej, dobra. Wróciliśmy chyba? Czy nie? Chyba tak. Chociaż nie jestem pewien.
A, wróciliśmy, dobra. Uff, okej, okay, idziemy. O, jeszcze tu szafeczka. Idziemy, czekajcie, już sprawdzę. Ile czasu już nam minęło? No, jeszcze. Z 20 minut minęło, okej. Okay. So it's probably clicking. Oh, clickers don't hide. Dobrze. Tutaj mi wyskoczy coś. Nie? Dziwne. Jezu, się wystraszyłem się. O, własnego cienia się już boję. Eli? God damn, gdzie ona poszła? Jaja, co robisz, Eli? Sama będziesz chodzić? Fajnie. Tu wiesz, że ja strzelam pod siebie teraz. Okej. Okay. Zdjęcie rentgenowskie grzyba, okej. Okay. Narośle grzybiczne, czej na mózgu pacjenta. No, nieładnie. Ale widać, że ktoś tu badał to wszystko. God damn this shit. Co my tu mamy zrobić? Mamy iść dalej chyba. Nic tu nie ma. A ty co tam patrzysz, co? Nic tam nie ma, nic. Dobra, nic to nie ma, idziemy dalej, szybko. Powoli czas nam się kończy. Antynowy czas. To były tylko małpy, naprawdę. No też tak właśnie pomyślałem. Dokładnie o tym samym pomyśleliśmy. Fajnie, par, fajnie, że tak się dogadujemy. Ale że oni w klatkach małpy nosi, nie podoba mi się też. Co tam? Nic nie ma przecież. Rozumiem, że jesteś troszkę niższa ode mnie. Troszkę. Nie mów, że to jest... O nie, myślałem. Dyktafon z laboratorium. Co? Czy naprawdę? Oh my God. Czy naprawdę? Wszystko zaczęło się. Didn't mess with them monkeys. He didn't say where they went. I know. Let's just keep looking. Czy naprawdę to wszystko, całe cholerstwo zaczęło się przez głupią małpę, którą ten dzban wypuścił? Ja pierniczy, przecież to trzeba być idiotą totalnym. Ja rozumiem, że zwierzęta ten trzeba chronić w ogóle, no ale jeżeli widzisz, że jest zarażone, no to po prostu nie robisz tego, no nie robisz, no. Przez jednego debila w laboratorium stracili, tyle osób straciło życie, no. Gratuluję po prostu. I to jest ta fabuła, fajnie. Rozgryźliśmy fabułę bardzo szybko, nie? Fantastycznie, po prostu jestem tak wkurzony jak nigdy. Tylko mnie nie ubić. Małpy zagryzły wszystkich. Najgorzej. Teraz nie ma co się dziwić. Yeah, no shit. Fucking thing with
you know where that is? I know the city. Is it far? It ain't close. I mean, on horseback. What? Fireflies? Get down! Oh my god, dobrze, że ludzie. Who the fuck are these guys? It don't matter. We know where to go. Let's get the hell out of here. Fudge. Nie podoba mi się to. Fuck this shit. Oni tu są już. Widzieliście światło? O, widzieliście? O. Let's do this. What the hell? Widzieliście to, jakie to było głupie? Ła, ała, zaraz dechnę. A nie mogę zabić. No, nie żyje już. O, panie, ja cię zniszczyłem. Sorry, że tak na pałę poleciałem, ale po prostu ta cała historia mnie zszokowała minimalnie. Ale wiecie, co wam powiem? Wiecie, co wam powiem? To będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dobra, to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Był intens, jak poprzednie. Niektóre. Nie wiem, czy zginęliśmy w tym odcinku. Chyba raz zginęliśmy. Nie zginęliśmy. Chociaż chyba raz. Ale nie jestem pewien. Może nie. Także nie ma znaczenia. Ja dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.